W życiu Jana Nowaka Jeziorańskiego było wiele sytuacji, gdy groziła mu śmierć. Nie tylko podczas wojny, także w czasie pracy w znienawidzonym przez komunistów Radiu Wolna Europa. Zaczęło się we wrześniu 1939 roku. Podchorąży 2. Dywizjonu Artylerii Konnej Zdzisław Jeziorański otrzymał rozkaz przedostania się na drugą stronę rzeki Łuk na Wołyniu. O mało nie zginął wtedy od polskiej bomby, gdy na niebie pojawiły się samoloty naszego lotnictwa. Wspominał. Przebiegłszy kilkadziesiąt kroków w kierunku pola, słyszę tuż nad sobą charakterystyczny świst. Nie zdążyłem upaść. Potężny podmuch pchnął mnie o dobre 5 metrów i rzucił na ziemię. Wstaję i oglądam się za siebie. Dokładnie w tym miejscu, gdzie siedziałem. Lej głębokości 2 metrów. Krwawa miazga pozostałaby ze mnie, gdyby nie odruch, który w ostatniej sekundzie wyrwał mnie z apatii. Trafił do niewoli, miał jak inni jeńcy z rozbrajanych polskich dywizji zostać przewieziony do obozów III Rzeszy. 17 września w jadącym do Niemiec bydlęcym wagonie rozeszła się wieść o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej i układzie sowieckiej Rosji z hitlerowskimi Niemcami, który podzielił Polskę między okupantów. Wśród żołnierzy zaległo ponure milczenie. Przerwał je głos za plecami Jeziorańskiego. Po tych sukinsynach niczego innego nie można się było spodziewać. Tak się musiała skończyć polityka Beka i sanacji. Pisał. Obejrzałem się i zobaczyłem szczupłego, przystojnego podporucznika o pociągłej twarzy i drobnych, bardzo regularnych rysach. Dopiero po jakimś czasie dowiedział się, że to Józef Cyrankiewicz, działacz PPS w Krakowie. Niepodobny był zupełnie ani fizycznie, ani pod żadnym innym względem do późniejszego, spasionego jak wieprz współwłaściciela Polski Ludowej. Wspominał człowieka, który był w PRL ponad 20 lat premierem. Ale to właśnie Cyrankiewicz namówił go do ucieczki. Wyskoczyli z jadącego pociągu w krakowskich Łagiewnikach. Lecę ukosem i bum, zapamiętał Jeziorański. Uderzyłem mocno całym ciałem w pochyły nasyp, staczam się w dół, zrywam się natychmiast na równe nogi i pędzę przed siebie co tku w piersiach. Ubiegłem 100 metrów, gdy zaczynają terkotać CKM-y. Jeden, drugi, trzeci. Odwaga Jana Nowaka wystawiona była na próbę jeszcze wielokrotnie. Działo się tak podczas jego konspiracyjnych podróży kurierskich, które odbywał ukryty pod hałdą węgla na barce albo w luku bombowym samolotu. Wracając ze Sztokholmu w czerwcu 1943 roku, ledwo uniknął śmierci. Ostrzeżenie o dekonspiracji i rozkaz pozostania w Szwecji przyszły za późno. Był już w drodze. Kurs statku przypadkowo zmieniono z Gdyni na Szczecin, co groziło wpadką, bo w Szczecinie nie miał kryjówki. Nie czekały na niego dokumenty ani kolejarski mundur. Udało mu się jednak uniknąć kontroli i wsiąść do pociągu do Gdyni. Na dworcu zobaczył listy gończe ze swoją podobizną. Przygotowując się do powrotu z drugiej misji kurierskiej, podczas której rozmawiał w Londynie między innymi z Winstonem Churchillem, ćwiczył w angielskiej bazie wojskowej dla cichociemnych skoki ze spadochronem. Podczas jednej z prób czasza spadochronu nie otworzyła się w pełni. Jan runął na ziemię, szczęśliwie łamiąc jedynie rękę. Kolejny raz otarł się o śmierć kilka miesięcy później, podczas Powstania Warszawskiego, w radiostacji Błyskawica. Na budynek radia spadła bomba, przebiła dach i kilka pięter, ale nie wybuchła. Po wojnie trafiła do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego. Jan zobaczył ją, zwiedzając w 1993 roku wystawę. Pamiątkowe zdjęcie podpisał. Bomba, która mnie nie zabiła. Także podczas pracy w Radiu Wolna Europa ocierał się o śmierć, choć zagrożenia nie były już tak spektakularne. W kraju fabrykowano pod adresem Nowaka Jeziorańskiego oszczerstwa. Oskarżano o zdradę ojczyzny. Gdyby wrócił do Polski, czekałby go proces i kara śmierci, na jaką skazano jego następcę Zdzisława Neidera. Żony Jadwigę szantażowano i szykanowano anonimowymi telefonami. W latach 70. pod dom Nowaków podjeżdżały nocami samochody bez tablic rejestracyjnych, świecąc w okna. W ich własnym aucie wybijano szyby. Komunistyczne służby bezpieczeństwa, nie tylko polskie, inwigilowały pracowników Radia Wolna Europa. Kilku zamordowano. Organizowano zamachy bombowe. Do największego, zleconego przez Nicolae Ceausescu, doszło 21 lutego 1981 roku, już po odejściu Jana z rozgłośni. Eksplozja zniszczyła część budynku w Ogrodzie Angielskim. Jesienią 1977 roku, tuż przed przeprowadzką do USA,
Nowak Jeziorański wracał ze spotkania z Leszkiem Kołakowskim, który przekazał mu spis książek zatrzymanych w Polsce przez cenzurę. W Waszyngtonie miał dostać środki na ich druk. Gdy wchodził do pociągu, zauważył mężczyznę pędzącego w jego kierunku. Poczuł potężne kopnięcie w łydkę. W ostatnim odruchu zdążyłem wskoczyć do wagonu w chwili, gdy drzwi już się zamykały. To nie było zwykłe kopnięcie, powiedział lekarz. Napastnik musiał mieć metalową skówkę na końcu buta. Miał pan dużo szczęścia, że nie trafił w kość albo w arterię. Gdyby przeciął arterię, upływ krwi zabiłby pana, zanim przyjechałby pogotowie. Jan Nowak-Jeziorański walczył o wolną Polskę przez ponad 60 lat. Ryzyko, niebezpieczeństwo utraty życia, groźby nie były w stanie go zniechęcić. Po latach, już w Waszyngtonie, zaczął prowadzić dziennik. Na koniec każdego dnia, gdy zabiegał najpierw o wyzwolenie Polski spod dominacji Związku Sowieckiego, a potem o przyjęcie do NATO, pisał: dzień nie był zmarnowany.